Pa, pa, pa! On po prostu mnie wbija w glebę. Tak jest! Cześć. Możemy tak zacząć? Siema widzowie, tam jest bohater odcinka. Mam taki pomysł sobie. Niech każdy z was zostawi teraz suba, a my zrobimy magiczną sztuczkę w zamian. No, dawaj. Jesteśmy tutaj, co nie? I patrz teraz. Ło, i jesteśmy tutaj. Teleporcik, czajcie to? Chłopie. A? Zostawcie suba, więcej takich sztuczek u nas. Ale słuchaj. No patrz na to, patrz na to, patrz. Przyda. Tego woda nie zmyje sama. Tego woda nie zmyje, nie? Myjka też nie. Nie masz szans. Dlatego potrzebne są drastyczne środki. Dobra, odpalaj ty. Dziwne, że jeszcze nikt tego nie zrobił z łazikiem marsjańskim, co? No to? No. To łazik jest? No jak? Ta kropka! Dawaj koksu! Ale gada. Jedno słowo, cztery litery. Nie. Lala. Lala. Czy ten bus na tej lawecie jest tak zwaną lalą? Wydaje mi się, że tak, ale bardzo ładnie to zrobię, zgrabnie tak. No właśnie chodzi o to, że to dzięki tej oponce. Zobacz, ile tu jest mięsa. Palec wchodzi ty, gościu, palec wchodzi, gościu. Kojarzy mi się ten, że jakiś to wojenny czy coś. No to wojenna fura, gościu, ty. A bez kitu, czy skórna? Wojenna z NASA, ty, w kamo. A i co teraz? Nie z pierwszej łapanki. Nie z pierwszej łapanki, sprzęcie. Styk, gościu, styk. Jeszcze dawaj, jeszcze trochę. Dawaj, jedziemy. I jak to jest, to już wiadomo, że gdzieś się jedzie. Jesteśmy na miejscu. Ty nie mówiłeś mi, że zainwestowałeś do banki już do driftu. No gościu, o co myślałeś? Do busa? No. A. Właśnie, żeby tamtych nie zdzierać, nie? Bo tamte wiesz, zobacz, tutaj ile wchodzi palec, o. A tam człowieku cały palec wchodzi. Tak widziałem na filmikach na YouTubie, że trzeba dobre oświetlone miejsce znaleźć do detailingu. No i mamy. Pod daszkiem? Ale nic więcej nie wiemy, więc dzwonimy do speca. Mamy ziomka, który się zajmuje tym zawodowo, więc zadzwonimy i zobaczymy, co on nam doradzi. Jojo, my n***a. Elo, co zrobić, żeby on był czysty? One stepa zrobić i w ogóle wyczyścić. O kurna. No dobra, no. Po teleporadzie czuję się pewnie, więc chyba jedziemy po środki, co? Tak. Polskie klimaty. Dzień dobry. Dzień dobry. A zielony. Może teraz słuchajmy, no. Z tego będziemy lać. 30-50. Warto było. Dobra, wrócili my. Wziąłem Japan Domestic Marketa. Takiego. To jest na kamień i rdze, to jest ważne. Domestus wiadomo, tytan WC, no bo biały WC jest i krecik, na początek leci. Z wrzątkiem. Robota precyzyjna. Siema widzowie. Odkręcam kreta. Jako co? Jako piana aktywna? Chyba. Buta ci zje. Kurwa. Więcej wysyp, co ty kurde chłopie? Czekaj, zaraz dosypię. Stój, ile wody? I co robisz? O, pięć coś. Pa, pa, pa. Czekaj, więcej wody trzeba dać. To jest właśnie reakcja chemiczna, proszę państwa. Mój mały las. A pod buta ci cieknie, ty, buta ci zje. Trzeba by było szczotką to tak porozprowadzać, ale ktoś tu szczotki nie chciał kupić. Ty nie chciałeś. Nie! Mamy szczotkę! Nie, nie trzeba już! Daj szczotkę, mata. Patrz, pa jak schodzi, pa! Synek, tylko dotykam. Wcieraj ten brud, wcieraj go. To żelazko. I chyba nie powiesz, że to nie działa. Pa, jaki czysty gościu. O kurna, ale czyste ty! Ale to jest biel olśniewająca. Oślepiające jest. Kurna, buta mi zjada. A! Dobra, złazimy na dół i myjemy dół. Widzowie, patrzcie na to. Sam brud? No nie, patrz. Zjada się sam brud. Pójdzie. Dobra, go. Klej taśmą, bo ja chcę coś zrobić. Jądę? Swój swego pozna. Nasz ekspert będzie w szoku. To dla jego. I teraz możemy przystąpić do... detailingu. Proszę państwa, dawaj. Myślę, że to będzie najlepsze, bo to jest jakby, wiesz, tak jak jakieś marki polecają jakieś oleje, nie? No to wiesz, no... To Nissan poleca Domestika, ziomka. Spod jednej fabryki, no. JDM, ja pan Domestik, Domestos, market. Co najpierw? Tytana bierzemy. Do kibla, po prostu. A właśnie, ta końcówka jest taka wygięta, żeby zajść pod krawędzie, patrz. Bez kitu, ty. Przewidzieli to, co będziemy robić. Przewidzieli to, gościu. Chodź, zobaczymy Domestika. O tak, o tak. Patrz, jak jest. Taki bardziej żelowy. Ładny zapach. Myślisz?
mi się kojarzy. Widzę tutaj, że już coś się dzieje. Bez kitu ty! Bez kitu ty! Wow. Teraz bierzemy to. Kamień rdza. A tu mamy rdzę, o. Zabezpiecz dobrze po krawędzi właśnie, bo tam jest. Czekaj. Pa jak daje w ogóle! Patrz, co się dzieje, chłopie. Znalazłem miejsce, w którym klit na kamień rdze może mieć największe zastosowanie. Wiesz, ile tutaj tego jest? Ile rdzy? Dalej tam, dobrze. Trzeba zapuścić mocno. Dobra, test szczotki. Przejedźmy raz. Nic. O, ty, coś się zadziało, coś się zadziało. No, moim zdaniem dobrze. Ostatni środek. Ostrożnie, to no ten słabiej. Najgorzej, ewidentnie najgorzej. Teraz trzeba sprawdzić z H2, jak będzie działać. I w ogóle pamiętajcie, że trzeba mieć dwa wiadra. Metoda na dwa wiadra. Bez kitu, tak. Czyste i brudne. Brudne i czyste. U nas są oba wiadra brudne, ale woda w nich jest świeża i nieświeża. Bo to właśnie nie chodzi o to, że brudne wiadro w środku. Tylko na zewnątrz może być brudne i czyste. Kumasz? A, to ja zawsze źle to robiłem. No właśnie. H2. Nic. Weź, zamocz. O kurde ty. Wiesz co trzeba by było zrobić? Napryskać i to rozsmarować, bo zobacz, zostają smugi. Masz rację. Ta sama sytuacja. Tutaj po prostu nie doszło to jeszcze. Spłynęło się nierówno. Schodzi ty! Rdza schodzi ty. I rdzy nie ma ty. Gościu. Dobra, dawaj. Chłopie, co się dzieje? Proszę państwa. Patrz jaki gościu schodzi ty. Pytasz się o coś? I jak tam sąsiedzie małą szczoteczką się szoruje, co? Jak tam, co się dzieje? Temat z myciem jest nieprzypadkowy, ponieważ jest wiosna, już wszystko topnieje, nie ma przymrozków, więc przydałoby się wypisować furkę. Na myjkach są takie kolejki, czekasz pół godziny, żeby umyć furę za dwójaka. Pod chawirką kupujesz sobie, o, gówno takie i myjesz, zobacz. Ale jaka satysfakcja! I jaka jakość przede wszystkim, no jakość. Myjesz raz i brud ucieka od razu. Dokładnie. Następnym razem. Dokładnie. Zabija 99% bakterii. O kurde. Zawsze. Czasie... Taka powłoka. To jest gościu zabezpieczenie. Jak ceramika. Bo myje się tym ceramikę, więc to jest też zabezpieczenie. A i co teraz? Ale się świeci skubaniec, co? On będzie nowym księżycem wokół ziemi. Kurde, ale bije po oczach, ty! Drugie okulary. Ja pierdziele, kurde, ale bije po oczach, ty! Ślepne, aaa! Do spawania daj, maskę. Ślepne, aaa! Jak my go wymyjemy, to człowieku będzie taka lalka. Jednak domestik wygrał dla chłopa. Wszystko wylął. Bez ręka, chłopie. Nie palce, kabanosy. Kabanosy. Pytasz się o coś, gościu? Ale biel, ty. Masz kolejne okulary. Nie będę patrzył. Ja już kret. Już kret? Kret. Mówisz płyn do rdzy, myślę. Cylit. Pa, jak sobie to zmywa. Nie z Niemiec, chemia z Podlasia. Na pewno, gościu. Goła blacha, ty. Nie, do cery wyczyściło. W ogóle na naszej grupce Motokoty i Stunty ktoś zrobił fajny ten, fajną piosenkę, widziałeś? Biały bus, on jeździ po Polsce, a jego zamiary są dość złe. Biały bus. Wniosek jest prosty, no Domestos. Dobra, honorowe odklejenie taśmy, dobra. To jest potwierdzone info, Domestos. Jakby ta taśma w ogóle coś zakrywała. Albo oddzielała. Ale efekt. Wow. Wow. Oh shit. Damn. O, to wygląda, yeah. Ten efekt mnie przytłacza. On po prostu mnie wbija w glebę. Tylko... Patrzcie, kurde. Znowu śniegu dużo. Efekt jest wow. 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 No wow, no wow, 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 wow. Teściek pokazaliśmy, także lecimy po prostu z całą furką, myjemy ją i jelo. Thank you.
Jest umyty, więc trzeba trzeba to zepsuć znowu, nie? Zdecydowanie. Dobra, 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 dobra. Ale brecha, że on jeszcze ten kwan nie był i na paliwo nie ma od dwóch odcinków zero. To można zaatakować w sumie. No dawaj, ale jem. Po co? Przesadzicie. Podtopiło, a taki ładny, czysty puścik, zaraz będzie brudny. Jaki chłop narwany, człowieku! Ale idzie, kurna! O! Przecinek, ty! Ale jedzie, ty! Bydlak! Wycieraczki, stuletnie, proszę państwa. Dobra, tu jest zakręt. Zrobić coś na nim? Nic nie mówię. Czy ogarnie chłop? Czy ogarnie? Głosujemy. Czy będzie drzewo? No. Obsypał mnie, proszę państwa, obsypał mnie. Bajek wydziera. O, i cała nasza praca poszła. Ale grzebią te opąki, kurde. Widzę to, jak one z tyłu grzebią. A niech go gromce spadło, ty. Tak zwana lalka, lalunita, lalusiątko. Laluli, laluli, lalalala. Jak to terenówy chyba? Teren wizja, patrzcie. Nowy kandydat dla was. Ja pierdzielę gość. Tak jest, proszę państwa. Bardzo ładnie. Myślałem, że będzie klaps. Słupek, jednak nie. Idzie jak dzik. Na dwójeczce nie pyta, kurde, o. Jeszcze skacze przez dziury. Jezu, jaki to dobry sprzęt. Och, kurde. Chłop traktuje gaz zero, jedynkowo. Tak trzeba. I znowu mnie obsypał, ale to nic, to wszystko dla was, drodzy widzowie. Yeah. Jak to wariant? O, dawaj. O, kurde, ładnie. Aż się zmęczyłem od kręcenia kieru, ludzie. Chcę się bawić, skubany. Kurde, ale prędkość, ty. Klei sprzęgiełko, nie pyta. Ale się zmęczyłem, ty! Ale on na dwójeczce robi, ty! Nie pyta? Teraz ty! To idę ja idę. Masz zobacz, jak to jedzie, człowieku! Daj, zobaczę! Oj, zobacz! Ale ubrudził się! Pa, gościu! Jak to wariat jest! Ale przychodzi! No kurwa! Skubany, ty! Gościu! Idzie gość! Rajdowo kieru kręcisz! Żeby w drzewo walnąć łatwiej! Ja pierdzielę! No, tu wolniej! Co wolniej? Co ty? Wolniej, bo ja obsrany, ty! Czekaj! Na chatę zjadę. Save'a zrobić. Grove Street. Home. Come on, move it! You for a problem, puto? No ale muszę wam powiedzieć, że ten busik drze jak niech go grom. Jak niech go licho, po prostu ale drze. Trzeba to wyczuć. Jak mówiłem w poprzednim odcinku z tą furą, że ona jest odwrotnością BMW. Teraz to dał! Chyba przód trochę wyjeżdża, co? To jest nieprzewidywalne. Jak chce, to potrafi, o! Tak jest, proszę państwa, o! Szybkie winkle, to dla niego gratka! Wywal się na bok. Chciałem dobrze, proszę państwa, chciałem dobrze.
Nawet tego nie skomentuję, co chłop odwalił. Drifter. Ty nie masz pojęcia, co tu się wydarzyło. Nie zakopałem się, po prostu wjechałem, żeby, wiesz, on mógł przejechać normalnie. Ale jakim cudem ty na prostej drodze wjechałeś, kurde, do rowu? To jest ten twój problem, o którym mówiłem kiedyś, że ty czasami te zakręty, tak, te boki tak za bardzo dociągasz. W sensie masz taki... Za szeroko. Za szeroko chcesz. Za bardzo tak dociągasz, żeby jak największym kątem lecieć. I to jest twój błąd, jeśli chodzi o latanie na śniegu. Bo faktycznie na asfalcie jest tak, że spoko jakby latasz. Ale na śniegu dokręcasz strasznie. Tego są efekty właśnie o takie o. Patrz, jak posunęło, widzisz te ślady? Posunęło mnie. To nie moja wina. No ale kurde, mogłeś inaczej. To było niepotrzebne. Patrz tu jest. Jak to fajnie wygląda, ty. Wygląda, jakby to wypadło po prostu z tego samochodu. Odpadło i się dowiesiło. Jest rescue. Siema rescue. Okej, okay, daj. Ja to zrobiłem, on to wyciągnie. O to. Dobra, grubszy temacik teraz. Będzie. Grubszy temacik i lepszy koń. Proszę państwa, pastuch! To jest właśnie pastuch! Bierze, wyciąga, nie pyta, jedzie dalej. Ta fura mnie po prostu zaskakuje, no. Patrz, jak siecią ty, a pastuch, hec! Dawaj, ty spróbuj może teraz. Ja się popisałem, więc teraz ty dobra, masz. Teraz ja mam się zniepić, okej. Nie, no ale serio z tym pastuchem, to jest śmiechem żartem, no jakiś, nie wiem, no coś niedorzecznego. On ma słabe zimówki, to wszędzie przychodzi, wszędzie. O, od razu, dzisiaj to jego dzień, oddaję mu honor. Bez łapy, bez mocy, jedzie, nie pyta. On ma takie odcięcie, jakby go wcale nie było. I właśnie, przypominam na naszej grupce Motokoty i Granie, bo tam mamy nasze IP, nasz serwer CS16, więc wbijajcie, pobierajcie. Wariat, ty, wariatos, ty tam lepiej nie tego, ty. Musisz ABS włączyć w nóżce. No właśnie, kurde, ABS tu nie ma i widzisz, i tak wyszło. Ty, no ale co, kończymy chyba to, nie? Dobra, słuchajcie, busik lekko wleciał, ale no to nie szkodzi, bo zaraz go wyciągniemy. A was zapraszamy oczywiście w linki w opisie, bo tam macie link do naszego Instagrama, na którego zapraszamy. Grupkę Motokoty i Stunty, na którą zapraszamy. Zostawcie nam komentarz, co byście chcieli zobaczyć z busem. No i oczywiście suba. Trzymajcie się, mordeczki, elo.